Tak, widać? Widać. Na ciebie patrzeć? Na mnie. Projekt Eduakcja Teatr Integruje to kontynuacja działań adresowanych do nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury, które miały na celu przybliżenie teatru i pokazanie, że warto jest inicjować dodatkowe działania dla dzieci i młodzieży towarzyszące wizycie w teatrze, że sam udział w spektaklu nie jest jeszcze pełną formą aktywizacji odbiorcy, że warto tworzyć spotkania, warsztaty. Jedną rzeczą jest jakby poczuć te emocje, umieć je nazwać, umieć je sobie opisać. Kraina jest trochę o tym, co to powoduje. Stwór jest o tym, jak to się czuje. Mięciutkie, milutkie. Można sobie wziąć, sprawdzić. Dlaczego nie przyszłaś do mnie? Dlaczego nie przyszłaś do babci? Ja tu czekam i czekam. Wow, taka stara już jestem. Zrobiliśmy duże wydarzenie, takie jak festiwal edukacyjny Teatr plus Integracja, gdzie ruszaliśmy temat tego, co zrobić, żeby nasze działania były przede wszystkim dostosowane do osób o specjalnych potrzebach. Do realizacji festiwalu edukacyjnego Teatr plus Integracja udało nam się zaprosić osoby specjalizujące się m.in. w pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku, z niepełnosprawnością psychiczną, czy z osobami głuchymi. Warsztaty do spektakli prowadziły osoby zarówno znające formę spektakli, czyli artyści, reżyserzy, aktorzy, ale także animatorzy kultury, terapeuci, osoby, które mają szerokie i różnorodne kompetencje. Zrealizowaliśmy także 5 cyklów warsztatowych zainspirowanych spektaklami z repertuaru Teatru Ateneum. Uczestnicy obejrzeli spektakle i realizowali twórcze działania dotykające czy to tematyki, czy formy spektakli. Nagrywam. Odbyły się także konsultacje, w których nauczyciele zgłębiali swoje umiejętności związane z integracją poprzez działania teatralne, prowadzeniem grup teatralnych, tworzeniem scenariusza jasełek, a nawet pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Po projekcie powstaną także zeszyty inspiracji, czyli takie twórcze zadania zainspirowane spektaklami, które widzowie będą mogli pobrać ze strony Teatru Ateneum.